Siema, siema, Zajze, bo jak wiecie, Fame ma 5, 6, czy... Zapomniałem, już nie liczę w sumie, ale Fame ma, zbliża się wielkimi krokami, tam będzie jakiś tam mini Mike walczył z Kruszwidem i w sumie tylko tyle mnie obchodzi. Ale jak wiecie, wiele osób mnie wyzywa na Fame'a. Na przykład brat kamerzysty mnie wyzywał na Fame'a, co już wam pokażę. Siema, Zebo, tu przygotuj się na porażkę. Ja cię zgniotę, rozumiesz? Zrobię cię jak parówkę. Tak, to było moje pierwsze wyzwanie na Fame'a, na które odpowiedziałem w formie filmu. No i tyle w sumie na tym się skończyło, bo ja nie będę walczył na Fame'a z jakimś bratem kamerzysty czy coś. Ale... ostatnio patrzyłem sobie na YouTubie i znalazłem nowego dla mnie przeciwnika. Tak, ktoś jeszcze mnie wyzwał i ja myślę, że to jest dla mnie, no w sumie nawet równy przeciwnik. Nazywa się X-Kiz jakiś i wrzucił ostatnio film o tytule Walka z Zebo na Fame MMA. Zobaczymy to dzisiaj właśnie na odcinku, ale przed tym musimy się bardzo dobrze przygotować, czyli w lewą rękę weźcie sobie rękawice, żeby móc walnąć samego siebie w sumie po tym, co teraz właśnie obejrzymy. A w prawą rękę weźcie sobie najlepiej, nie wiem, weźcie sobie za rękę, złapcie mamę czy coś, bo to co zobaczymy, no jednak nie jest dla ludzi o słabych nerwach. Jeżeli to już zrobiłeś, to pamiętaj, 20 tysięcy lajków i kolejny film jutro, tak, bo trwa maraton, bla, bla, bla. Dobra, mniejsza z tym. A, jeszcze jedna rzecz, w komentarzach piszcie hashtag szary przycisk gang, no bo jak masz szary przycisk, to jesteś lepszy od tych, co mają czerwony przycisk pod spodem, czyli subskrybujcie i będziecie też częścią szarego przycisku gang. Dobra, oglądamy to. Siema, ja jestem X-Kiz, a dzisiaj... Nie ma takiego reklamowania. Ma jak wsadzić tutaj ładnie link na przykład do mojego Instagrama, coś tego typu. Nie pokazuj jego kanału, tak, nie wolno. W dzisiejszym odcinku... W ogóle... Co to jest marshmallow jakiś na budżecie? Nie wiem, czy kojarzycie, ma... To jest amerykański marshmallow, fajny DJ i tak dalej. A to jest typ, który mnie wyzywa na Fame MMA najnowsze. Ja chcę z nim zawalczyć, nie? To jest... O Jezus! Dobra. Wyzwę na Fame MMA Zebo. Oto moje przygotowania. Aha, czyli wyzywa mnie na Fame MMA, dobra, okej, okay. Ja się zgadzam, sędzią z tobą powalczę. Ja nie wiem, jak ty przez to widzisz, ale tak, sędzią z tobą zawalczę i zobaczymy, jak wyglądają twoje przygotowania na walkę ze mną. Mam nadzieję, że wy też chcecie to zobaczyć, bo ja w sumie jestem zaintrygowany. Codziennie wstawałem 2 godziny, nawet od tych, którzy nie kładli się spać. Codziennie wstawałem o tej godzinie, co ludzie nad nie kładli się spać, czyli nie wiem, o drugiej w nocy, dobra. O drugiej nocy po prostu sobie biega, tak? Przygotowuje się na walkę ze mną biegając. Okej, może będzie miał kondycję lepszą, ale i tak no nie wygra ze mną. Po to, żeby zostać mistrzem w papier, kamień, nożyce. Co? Mieliśmy walczyć na Fame MMA, a nie papier, kamień, nożyce. Co to ma być? Ja nie będę żadne kamień, papier, nożyce. Ja chcę bokserskie, 10 OZ, kurde, te rękawice i chcę z tobą walczyć. Albo w sumie papier, kamień, nożyce też jest spoko. Poznawałem nowe techniki. Walczyłem każdego dnia samym sobą. Z przeciwnościami losu śmiałem się, że mam zakrzywe dłonie, żeby zrobić prosty papier. Dlaczego to brzmi jak jakiś Rocky Balboa, czy się do typu, wiecie, taki motywujący filmik i w ogóle. A gościu z wiadrem na łbie nam mówi, żeby pracować ciężko. Dobra, ale mniejsza. Według mnie X-Kiz jest o wiele lepszy niż to Fame ma i tak dalej. W sensie, nie powinniśmy być tacy, że idziemy jako pierwsze rozwiązanie do dram i tak dalej. To bicia się, bo bicie nie jest fajne, prawda? Nie bijcie się, dzieci. Lepiej grać w papier, kamień, nożyce, tak. Więc jeżeli ktoś z wami zadrze w szkole, to zamiast bić się z nimi na przykład na pięści lub wyzywać go, po prostu zobaczcie, kto jest lepszy w papier, kamień, nożyce i ten, kto wygra, ma rację. Mój kamień jest miękki, moje nożyczki są tępe. Mój kamień jest miękki, moje nożyczki są tępe. To dawało mi większą motywację i chęć zwycięstwa. Oglądamy, jak typek z wiadrem na łbie robi pompki na środku pola jakiegoś i mówi, że mnie wyzywa na Fame'a. Super. Walka dwóch umysłów, nie poddawałem się. Jak coś kochasz, no to zapieprzesz. Nie było wymówek, nie było, że mnie boli, nie było piątków. Czy on gra w papier, kamień, nożyce z drzewami? Tak, dosłownie podlatuje do drzew i... bawi się w papier, kamień, nożyce z nimi. Tak, tak się przygotowuje na papier, kamień, nożyce ze mną. Bawi się w papier, kamień, nożyce z drzewami. Super, X-Kiz, piękny trening.
Inspirujący. Zapieprzałem, śmiałem się, żeby nie kładł ciągle papieru, bo drzew nie będzie. Co? Nie kładź cały czas papieru, bo drzew nie będzie. O Jezus, on dosyć, że nie chce się bić, w sensie woli papier kamiennożyce robić, co jest bardzo inspirujące. To jeszcze jest taki inspirujący, że zamiast dawać papier w papier kamiennożyce, to daje na przykład nożyczki lub kamień, dlatego że papieru jest coraz mniej, bo drzewa zdychają, tak? Piękne, aż się popłaczę za chwilę. Nadejdzie ten moment, kiedy poznam legendarną taktykę. Co to jest? Co to jest? Czemu żyrafy są w Himalajach i on tam jest z książką minecraftową? Co? Aha, tutaj w Londynie jest. Nie wklejony, prawda, to jest prawda. On naprawdę był w Londynie. Jezus, ale mógł się naprawdę lepiej... No patrzcie, jak tam jest trawa wklejona. Tu już się nawet nie stara. O, w Los Angeles, znaczy Jezus, w Nowym Jorku nawet był. W Dubaju, w Nowym Jorku, w Londynie. Ale to jest światowy chłopak, no. Cały świat podróżuje, tylko żeby ze mną zawalczyć papier kamiennożyce. To jest naprawdę poświęcenie i bardzo go szanuję za to. Gdzie to jest w ogóle? Jak on wygląda na tym zdjęciu? To jest mój nowy ulubiony youtuber, aż mu dam suba i lajka. Ale i tak chcę z tobą zawalczyć na papier kamiennożyce. Musimy to zorganizować. Panie... Kubku na łbie. Nie wiem, jak go można nazywać. X z kisty słaby nick. Powiedzmy, że jesteś po prostu wiadrem na łbie, tak? Wiadrze na łbie, ja chcę się z tobą zmierzyć w papier kamiennożyce. Musimy to zorganizować. Jeżeli też byście chcieli to zobaczyć, to 30 tysięcy lajków i robię to. Jadę do niego, nie wiem, nieważne czy jest w Warszawie, czy w Londynie, pojadę do niego, nie wiem, pociągiem, tramwajem, kurde, Mercedesem Freeza i tak pojadę tam i zmierzymy się w papier kamiennożyce, obiecuję wam. Nie poznałem kultury, nawet kurwa piłem herbatkę. Z Miami. Ej, no bez przesady. To już jest nierealistyczne, okej? Okay? Nie ma szans, że spotkałeś tego Lego ziomka, bo on jest legendą. Nie wiem, z jakiej to jest bajki, ale on jest fajny. Ja go lubię. To jest chyba samuraj. Nie wiem, on karate chyba. O, tak, karate, bo tam są miecze. Setki taktyk, setki. Nożyce biją papier, papier bije kamień, kamień bije nożyce. Wow. Naprawdę jest poradnik do papier, kamień, nożyce na Google, nie mówcie. Czekajcie. Ludzie nagrali poradnik, jak grać. Cześć, witam wszystkich. Naprawdę? I to ma 19 tysięcy wyświetleń i 140 łapek? Ludzie nie wiedzą, jak grać papier, kamień, nożyce. Przecież to jest najbardziej banalna gra na świecie. Ludzie, kurde, tworzą jakieś komputery, jakieś, nie wiem, latają na kosmos, a ludzie nie potrafią grać papier, kamień, nożyce. No, są ludzie, a są szympansy, naprawdę. Ej, on tutaj wygląda w sumie, jakby tam serio był. W końcu udało się znaleźć legendarny chwyt, który... Co to jest za chwyt? To jest... Co? Ile tu jest nożyczek? Dwie parę nożyczek. A dlaczego to jest tak? A, bo jest otworzone. Nie, co? What? O co tutaj chodzi? A, dobra, już wiem. Tego nikt przede mną nie znalazł. Dzięki tej taktyce pokonywałem... To? Jaki chwyt? Jaki chwyt? Jest albo papier, albo kamień, albo nożyce. Nie ma żadnego innego chwytu. Nie ma na przykład... Czasem ludzie mówili, a studnia i robili studnie, że niby wpada papier, kamień, nożyce. No nieprawda, nie ma takiego czegoś. Jest po prostu papier, kamień, nożyce. On sobie wkleił to wiadro na jego łbie na łeb Lewandowskiego. Znaczy głowę Lewandowskiego. O co tu w ogóle chodzi? Co ten typ ma zrytąpanie, naprawdę. On to jest gorszy niż narcyz. W przeciwniku do trzech wygrywałem wiele... To jest akurat prawdziwe, widać, że to jest prawdziwe zdjęcie. Ty, to on coś naprawdę wygrał, chyba, że to jest fake? Nagle zdobyłem serce kibiców. Tak, zdobywałem serce kibiców, no. Nawet medal od prezydenta do... Dostał medal od prezydenta, tak, dokładnie. Ja to widziałem, byłem tam na żywo. Kubeł na łbie dostał medal od prezydenta, tak. Jest tak źle wklejone. Zapisz się na premierę już dziś, link w opisie. Na jaką premierę? Czego? Ja nie zrozumiałem w ogóle tu żadnego przekazu. Tylko tyle zrozumiałem, że mam z nim grać w papier, kamień, nożyce. No dobra, zagram z tobą w papier, kamień, nożyce, jeżeli widzowie biją 30 tysięcy lajków. Tylko proszę, odezwij się na Instagramie czy coś. I ja do ciebie wpadnę, obiecuję. I nagramy ten papier, kamień, nożyce. Ale o co tutaj chodzi? Zapisz się na premierę. Premierę czego? Wypadek, wyprawa na grzyby, grzyb, a że on niby jakieś będzie miał... Czekaj. Siemka, dziś nietypowy odcinek i pierwszy odcinek na tym kanale. W dzisiejszym odcinku wyzwy na fame ma Zebo. Powód, bo tak. Mam nadzieję, że film się spodobał. Jeśli tak, to nie zapomnij go ocenić. Dzięki za wasze wielkie wsparcie. Już ci dałem lajka. O, masz Instagrama, ja się do ciebie odezwę. Ja chcę z tobą zawalczyć papier kamiennożyce. Jaki kraj, taki marshmallow. O to samo mi chodziło. To jest dosłownie marshmallow. Serio.
Był piękny odcinek. Brakowało mi takiego odcinka, gdzie komentujemy kogoś, kogo w sumie jeszcze nigdy nie znaliśmy, a teraz właśnie poznaliśmy. To jest Kubełek na łbie. Poznajcie go, dajcie mu suba, ja już mu dałem. Dałem mu lajka i bijemy się w papierkanie nożyce, więc polecam bardzo. A więc w konkluzji, zostawcie 30 tysięcy łapek i robimy papierkanie nożyce. Zostawcie 20 tysięcy lajków i będzie jutro odcinek. I proszę, zostawcie mi suba, mój kanał umiera. Dzięki. A jeszcze czekajcie, stop. Limitowana oferta, zawsze musi być. Zostaw lajka w tym właśnie momencie, a wyślę ci kubełek na łeb, który będziesz mógł sobie na łeb po prostu dać i też możesz zostać polskim marshmallow aka kubełek na łbie, tak? Więc zostaw lajka w tym właśnie momencie i jeden lajk równa się jeden kubełek na łbie. Bardzo polecam, serio, naprawdę. To nie jest scam, czy ja was kiedykolwiek oskamowałem? No nigdy. Are you insane, like